Dzień dobry, a w Sejmie rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, pani poseł Elżbieta Witek. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Prezydent Turcji oskarża kraje europejskie o przekształcenie Morza Śródziemnego w cmentarz migrantów. Premier Włoch przekonuje, że Europa nie może się jedynie wzruszać, ale jak mówi, Europa musi się ruszyć. Beata Szydło wczoraj mówi, że sytuacja wymknęła się spod kontroli i potrzebne są, tu cytat, zmiany i na pewno jakieś rozwiązania systemowe. Jakich rozwiązań systemowych potrzebujemy? Przede wszystkim to musimy pamiętać o jednym, że naszym obowiązkiem jest bronić interesu Polski i polskich obywateli. Jeśli oglądamy te obrazki, zwłaszcza z Węgier, to widzimy, jak to jest niebezpieczne. Polacy się boją i myślę, że mają tutaj uzasadnione obawy. W związku z tym to nie jest rozwiązanie podzielić ilość imigrantów na takie sektory i zobowiązać Polskę do przyjęcia określonej ilości. Czyli myślę, Prawo i Sprawiedliwość mówi nie temu pomysłowi, o którym słyszymy z Brukseli, żeby podzielić kwoty imigrantów pomiędzy poszczególne kraje? Tak, jesteśmy zdecydowanie przeciw, bo my mamy bronić naszych polskich obywateli, a widzimy, do czego dochodzi, do walk między imigrantami. Trzeba zapewnić potem mieszkanie, pracę, a przecież mamy u siebie ogromne bezrobocie, ale to jest przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa. Wobec tego nie dajmy sobie narzucić dyktatu Europy. To nie może być tak, że będzie się nas straszyć, a my będziemy poprawni politycznie. To nie my kolonizowaliśmy tamte obszary, to nie my jesteśmy temu winni. W związku z tym państwa największe, szczególnie Niemcy, powinny się o to zatroszczyć i nie narzucać nam swoich rozwiązań. Szef Rady Europejskiej przekonuje, że ci, którzy w przeszłości doświadczyli solidarności Unii Europejskiej, teraz tę solidarność powinni także wykazać. Ale to nie jest solidarność wobec Europy. My mówimy tutaj o uchodźcach spoza Europy i to jest ten największy problem. Ale to oni jest... są w Europie, więc są już problemem Europy. Tak, no ale to jest, tak, jest problem Europy, ale to nie jest problem Polski. My pamiętajmy o tym, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Pamiętajmy o tym, że mamy swoich rodaków w Kazachstanie. W związku z tym przyjmowanie jeszcze imigrantów obcych nam kulturowo przede wszystkim. To jest sytuacja, która może się wymknąć spod kontroli, która może być niebezpieczna. Czy myśli pani, że Polska nie jest w stanie przyjąć kilku tysięcy czy 10 tysięcy, jak słyszymy, migrantów dzisiaj? To jest bardzo dużo. 10 tysięcy. Ja przypomnę, że słyszałam wczoraj chyba dwie różne wypowiedzi. Jedna pani premier Kopacz, która mówiła o 2200 imigrantów. To jest ta liczba, która została wcześniej zaakceptowana przez Polskę. Tak, a teraz słyszymy, że to ma być 10 tysięcy, a za chwilę będzie jeszcze więcej. W związku z tym my mówimy jako Prawo i Sprawiedliwość, to nie jest rozwiązanie i nie możemy być poprawni politycznie i zgodzić się tylko dlatego, że tego chcą przede wszystkim Niemcy. No, premier Kopacz nie mówi o 10 tysiącach. O tych 10 tysiącach to płyną doniesienia z Brukseli, że taki jest podobno plan na rozwiązanie kryzysu, no tak, że Polska miałaby tyle osób. Słyszeliśmy wczoraj, że rzecznik rządu tłumaczył wypowiedź pani premier, więc jednak pojawiła się tam taka myśl o tym, że to może być więcej niż 2200 imigrantów. Program Prawa i Sprawiedliwości z zeszłego roku, rozumiem, że wciąż obowiązujący, zakłada, że Polska w stosunkach międzynarodowych powinna być promotorem takich wartości jak wolność, sprawiedliwość, solidarność i prawda. I o tej solidarności czytam dalej tak. Postulat solidarności to nasze otwarcie na pomoc dla państw potrzebujących i zaangażowanie oraz odpowiedzialność za rozwiązywanie trudnych problemów, nawet w odległych od nas częściach świata. Czy to jest wskazówka, którą się powinniśmy kierować w rozwiązaniu tego problemu? Tak, to jest wskazówka, bo niewątpliwie, jeśli ktoś przeżywa takie problemy, które są związane z zagrożeniem życia, to z pewnością takiej pomocy i solidarności trzeba udzielić. To, o czym pan przed chwileczką powiedział, jest w programie i my to chcemy realizować. Dlatego należy na miejscu, tam gdzie te narody mają problemy, zacząć wspierać w rozwiązywaniu tych problemów, a nie przenosić te problemy na grunt europejski. No ale problem na gruncie europejskim jest. I teraz jeśli Beata Szydło mówi, potrzebny jest plan i program działania, jakiś systematyczny, to jak ten plan powinien wyglądać? No tutaj my sami tego planu z pewnością nie ułożymy. Ale możemy coś zaproponować. Jako jedno z państw. To może być pomoc finansowa, ekonomiczna dla tych państw, które, czy dla tych narodów, które przeżywają problem. Natomiast ja jeszcze raz powtórzę, Polska nie jest państwem tak silnym i bogatym, żeby brała na siebie taką odpowiedzialność i taki ciężar. Tutaj postawiłabym raczej na Niemcy. No z tego, co mówi premier Węgier, uchodźcy, którzy są w tej chwili na granicy, oni nie chcą tam zostać. Oni chcą jechać do Niemiec. W związku z tym, jeszcze raz, panie redaktorze, bardzo ważne jest przypomnienie. Ktoś ponosi odpowiedzialność w latach wcześniejszych, kilka wieków temu, za kolonializm na tamtych terenach. Odpowiedzialność, my możemy brać odpowiedzialność za to, co się dzieje wokół nas, szczególnie za naszą wschodnią granicą.
To jest problem... Ale widzi pani liczby, które dotyczą wschodniej granicy. Ilu uchodźców przyjęliśmy w zeszłym roku w Polsce? Ilu uzyskało status uchodźcy? Tak, ale zobaczmy, prawie 700 tysięcy z tego, co ostatnio słyszałam, chociażby Ukraińców, pracuje w Polsce, jest tutaj, uczy się, mieszka, ale pamiętajmy o tym, że im wszystkim trzeba zapewnić normalne warunki bytowe. A ja nie tak dawno jak wczoraj w programie telewizyjnym mówiłam o tym, że mamy problem z własnymi rodzinami, które nie potrafią sobie same poradzić. Mamy problem z naszymi obywatelami, z biedą, z wykluczeniem. W związku z tym wzięcie na siebie odpowiedzialność za innych to jest kolejny problem. A jeśli ten plan europejski, unijny będzie taki, rozdzielmy tych uchodźców według kwot, czy zwiększmy te limity już ustalone, ale za tymi osobami będą płynęły pieniądze z funduszy europejskich do poszczególnych krajów na to zapewnienie im bytu w poszczególnych państwach. W tej chwili nie my rządzimy, tylko Platforma Obywatelska, więc nie będziemy podejmować decyzji. Natomiast ja powtórzę jeszcze raz. To nie chodzi tylko o problem ekonomiczny, to chodzi o problem kulturowy. Tutaj są takie dramatyczne różnice, że problem ekonomiczny spada na drugi plan. Najważniejszy jest problem kulturowy. Czyli premier Kopacz ma poparcie Prawa i Sprawiedliwości, gdy mówi, że Polska sprzeciwia się automatycznym kwotom uchodźców i jesteśmy skłonni rozmawiać o skali naszego zaangażowania na zasadzie dobrowolności? W tym przypadku tak. W tym przypadku tak. Nie możemy się poddać dyktatowi Unii Europejskiej w tym zakresie. Pani poseł, senatorowie zdecydują dziś, czy 25 października razem z wyborami będziemy też głosować w referendum. Jak odpowiedziałaby pani na pytanie w tym referendum o emerytury? To pytanie brzmi, czy jest pan pani za obniżeniem wieku emerytalnego i powiązaniem uprawnień emerytalnych ze stażem pracy? Tak? Czy nie? Odpowiedziałabym tak. Tak. Jestem za obniżeniem wieku emerytalnego. Pamiętajmy, że to pytanie... I za powiązaniem uprawnień emerytalnych ze stażem pracy? Tak, pamiętajmy o tym, że pytania referendalne są pytaniami ogólnymi i kierunkowymi. Szczegółowe rozwiązania mogą się znaleźć dopiero w ustawie. Zgodnie z konstytucją, ten, kto wnosi pytania referendalne, w tym przypadku pan prezydent, który uzgodnił te pytania z Solidarnością, bo ona była przedstawicielem tej grupy referendalnej, tak je sformułował. Natomiast szczegóły dopiero będą w rozwiązaniach ustawowych i dopiero wtedy będziemy mogli rozmawiać o szczegółach. Ale pytanie jest wskazówką. No, tak, do tej pory Prawo i Sprawiedliwość od miesięcy, także Andrzej Duda w swojej kampanii prezydenckiej wyborczej zapowiadał powrót do wieku 60-65, ale nie było tam mowy o wiązaniu uprawnień emerytalnych ze stażem pracy i to jest ten nowy element. Więc ja powtórzę, Prawo i Sprawiedliwość mówi jasno 60 i 65. To jest nasz program. To, co jest w pytaniu referendalnym przedstawionym przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, jest wyprasowane wspólnie z Solidarnością. Nasze stanowisko jako Prawa i Sprawiedliwości jest niezmienne. Więc powtarzam jeszcze raz, my jesteśmy za obniżeniem wieku emerytalnego w taki sposób, żeby kobiety mogły odchodzić na emeryturę w wieku 60, a mężczyźni 65 lat. A gdyby Polacy w referendum powiedzieli tak w większości na tak postawione pytanie, to wtedy co zrobić z tym wiązaniem uprawnień emerytalnych ze stażem pracy? Jeszcze raz mówię, wtedy będziemy rozmawiać przy projekcie ustawy, dlatego że możemy mieć taką sytuację, gdyby ten zapis wszedł w takiej formie, że mielibyśmy 58-letnich emerytów, bo to byliby ci, którzy po szkole zawodowej od razu rozpoczęli pracę. A z drugiej strony mielibyśmy 67-latków, którzy jeszcze nie mają uprawnień emerytalnych. Albo 70-latków, bo pamiętajmy, że młodzież, która kończy studia, czasami przez kilka lat ma okresy nieskładkowe. Bo można albo być bezrobotnym, bez okresu. Tak, albo umowę zlecenie. Przecież takich przypadków jest mnóstwo, więc mielibyśmy pracę aż do 70 lat. Nad tym dopiero się można zastanawiać przy rozwiązaniach ustawowych. Kilka dni temu rozmawiałem z posłem Jackiem Sasinem i był zaskoczony, że Prawo i Sprawiedliwość proponuje zmianę skali ocen szkolnych. A to jest pani propozycja. Tak, ocena mierna, jeśli się przyjrzymy samej nazwie ocena mierna i usłyszymy, jak to brzmi, to oceniamy, dokonujemy też oceny ucznia. On A jest taki pani mierny. Pewna, że w polskiej skali w szkolnictwie jest ocena mierna? Nie, ja mówię o tym tak, dopuszczający. A właśnie, tak, i tutaj słuchacze zwrócili na to uwagę. Tak, tak, rzeczywiście ale, już od roku 99-2000 tak, nie prawda. Ma oceny miernej tak, w polskim to prawda, szkolnictwie. To prawda, natomiast ocena dopuszczająca, ja się posługiwałam tym sformułowaniem mierne, bo on funkcjonował jeszcze wtedy, kiedy ja byłam nauczycielem i dyrektorem i już wtedy zwracałam uwagę na to, że to jest takie stygmatyzowanie ucznia dopuszczający, czyli taki ledwo-ledwo. No to trochę stygmatyzuje. Jest różnica między dopuszczającym a miernym, no bo pani napisała w swoim wystąpieniu na konwencji programowej, zlikwidujemy ocenę mierną, która nie tylko obniża poziom nauczania, ale w pewien sposób stygmatyzuje ucznia jako miernego, tak, czyli prawda. Niewydarzonego, złego, marnego i nijakiego. To prawda, no jednak ale potem, dopuszczający to nie mierny. Tak, to prawda, ale potem to tłumaczyłam, że to chodziło właśnie o cenę dopuszczającą, ale ma pan rację, oczywiście, to była moja
moja pomyłka. Nauczyciel uzyska prawne instrumenty egzekwowania dyscypliny na swoich lekcjach i gwarancje trwałości wystawionych przez siebie ocen. Cóż to za prawne gwarancje, prawne instrumenty egzekwowania dyscypliny? W tej chwili, to znaczy przede wszystkim musi dojść do konsensusu między rodzicami a nauczycielami. Musi być zgoda wspólna na to, że szkoła jest miejscem ciężkiej pracy zarówno ucznia, jak i nauczyciela. I nie może być tak, że uczeń ma dzisiaj więcej praw niż nauczyciel. I to przysłowiowe wkładanie kosza na głowę nauczyciela jest niestety powszechne i wyegzekwowanie dyscypliny na lekcjach równie trudne. W związku z tym zasady, z którymi się uczeń będzie musiał zgadzać i rodzic także, i na przykład ocena z zachowania będzie miała wpływ na promocję do następnej klasy. Czyli jeśli mam naganne zachowanie, nie przechodzę do następnej klasy. To tak? Jest propozycja Prawa i Sprawiedliwości. Tak, tak. Pani poseł, no, mówiła już pani o tej rodzinie. To wróćmy jeszcze do tego tematu, bo to pewnie będzie jeden z wątków tej kampanii. 500 zł na dziecko, licząc od drugiego dziecka w rodzinie, a w przypadku rodzin o niskich dochodach już na pierwsze dziecko. Czy europosłom Prawa i Sprawiedliwości udało się już przekonać parlamentarzystów w Brukseli do tego, żeby pieniądze na ten cel pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego? Tego nie wiem, czy o tym była rozmowa, więc nie umiem powiedzieć. My mówimy tutaj w tym projekcie 500 plus o pieniądzach, które chcemy pozyskać tutaj w Polsce w ramach budżetu. Ja o tym mówiłam wczoraj. Tyle, że w programie Prawa i Sprawiedliwości w zeszłym roku było wskazane, że to poszukiwanie pieniędzy ma być poszukiwaniem w Europejskim Funduszu Społecznym nie tylko, na początek. Nie tylko, nie tylko. Jeśli ja się nie uda, to wtedy budżet. Czyli rozumiem, że już zostawiamy Europejski Fundusz Społeczny i szukamy w budżecie. Nie, to znaczy to nawet nie o to chodzi, że zostawiamy, dlatego że my na pewno tego projektu nie będziemy składać teraz, ponieważ nieuchwalenie tego projektu spowoduje dyskontynuację, czyli będziemy musieli i tak składać następnym razem. Czyli na razie to razem. Jest tylko projekt, ale nie będzie składany w Sejmie. W tej chwili przy tym układzie parlamentarnym nie, będzie składany wtedy, kiedy obywatele zechcą nam zaufać i uwierzą, że to jest możliwe. Dobra zmiana jest możliwa. A kiedy to byłoby możliwe? Kiedy zaraz mogłaby ustawa wejść w życie? To znaczy zaraz po wyborach byłaby wniesiona do Sejmu, bo to jest nasz sztandarowy projekt. Natomiast to jest kwestia budżetu. Nie my ten budżet na 2016 rok układamy. W związku z tym musimy to zabezpieczyć w budżecie. Czyli 2016 rok, nawet jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, to nie jest czas, kiedy te 500 zł będzie mogło obowiązywać. Będzie mogło obowiązywać w 2016 roku. Dlatego mówię, że musimy mieć wpływ na to, jak ukształtować budżet, jeżeli on będzie tak jak w tej chwili, można dokonać zmianę, może być prowizorium budżetowe, ale to jest program najważniejszy, to jest priorytet. Pani poseł, to na koniec krótko, gdzie Beata Szydło będzie kibicowała dziś wieczorem Polakom? A tego nie wiem. Musiałabym ją nie zapytać. Nie ma takich planów? No musiałabym ją zapytać. Ważny mecz gdzie przed będzie? Nami. Nie wiem, czy jest kibicem piłki. A pani? Nie, nie. Ja nie. Lubię siatkówkę. Ale do tej pory ci główni kandydaci, pamiętamy Jarosława Kaczyńskiego, który kibicował. No mężczyźni lubią piłkę nożną. Ja Beata powiem, Szydło, nie? Że nie wiem. Nie pytałam jej nigdy o to, natomiast wiem, że ja lubię siatkówkę. Elżbieta Witek, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Marcin Saborski, do usłyszenia. Do widzenia.